No po prostu nie mam talentu, jestem ładna i mam pieniądze. Jak skraść kobiece serce? Na początku nie podchodzić do kobiety i nie komplementować jej. O, jesteś piękna, piękna. Tylko w amerykański sposób obrazić kobietę, żeby kobieta zapamiętała tego faceta, twarz tego faceta. Czyli to jest tak, że wszystko co mówisz jest na serio? Tak, to nie jest żaden eksperyment społeczny, moi drodzy. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj porozmawiamy o przypadku influencerki, której ogromna kariera dla wielu jest ogromnym oszustwem. Zawsze z reguły mówię prawdę. Karolina Derpieńska, lub jak sama o sobie mówi Caroline Derpieński, to 22-letnia modelka o polsko-amerykańskich korzeniach, która jak się okazuje jest największą influencerką w Polsce. Ma ponad 6 milionów obserwujących na Instagramie. Jeśli nie słyszeliście o niej wcześniej albo dopiero jakoś od tygodnia, no to witam w klubie. Dzisiaj nie tylko porozmawiamy sobie o kontrowersyjnych poglądach Karoliny, ale też przyjrzymy się jej przeszłości. Jak bardzo się zmieniła i czy rzeczywiście, tak jak twierdzi, do osiągnięcia sukcesu wystarczą wygląd i pieniądze? Historia Karoliny zaczęła się już na polskim podwórku. Z pewnością już od dawna marzyła o popularności, więc wystąpiła w odcinkach Teamu X czy w teledysku Krużwila. Co więcej, Karolina prosiła znanych influencerów o wspólne zdjęcia, albo na przykład, żeby nagrać z nią jakieś story, chociaż nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Hej, z tej strony Julia Kostera, pozdrawiam wszystkich obserwatorów Karolina. Cześć. Siema, mam coś powiedzieć, więc mówię. Czy już wystarczająco? No, przede wszystkim tutaj chodziło o zyskanie followersów. Wkrótce Karolina, widząc, że jej uroda się podoba, stwierdziła, że wyjedzie do Stanów i zacznie tam robić karierę jako modelka. Ale tak naprawdę to nie była wcale jej jedyna pasja. W 2020 roku głośno mówiła o tym, że chciałaby zostać architektem. Przede wszystkim przyszłość wiąże, jak wiadomo, z internetem, ale też moim marzeniem jest bycie architektem. A w maju 2022 roku wspomniała o swoim wykształceniu. Jestem certyfikowanym make-up artist i stylistką. Skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia w klasie fortepianu, także bezproblemowo gram na fortepianie, gram też na gitarze. To był wtedy wywiad dla Dzień Dobry TVN i Filip Heiser po prostu tak się zachwycał, że ona ma tylu followersów. Ile macie na Insta? A Caroline Derpieński ma 3 miliony. No i w tle tutaj można zauważyć różne zdjęcia, ukazujące sukcesy Karoliny. No i wśród nich mamy zdjęcie z afrykańskiego Playboya. Jak się jednak okazuje, bo nikt tego nie weryfikował wtedy, ta okładka tak naprawdę nigdy nie miała miejsca. Zgodnie z datą tutaj macie prawdziwą okładkę. Swoją drogą, sprawa z taką fake okładką skojarzyła mi się trochę z fenomenem Krużwila. To znaczy, jego paradoks polegał na tym, że on kłamał na temat tego, że jest bogaty, i stał się dzięki temu bogaty. Ciekawostkowo dodam też, że kiedyś był taki pan, nazywał się Jared Triton, który miał jednoosobowy zespół. I jeśli go nie znacie, to bardzo dobrze, bo on nie jest znany. Aczkolwiek miał plan, żeby zostać znanym. Także wykupił kilkadziesiąt tysięcy followersów na Facebooku oraz Instagramie. No i zorganizował trasę koncertową. I tak wszystkich wkręcił, że jest znany, że właściciele klubów go zaprosili. No i nie uwierzycie. Na ten koncert prawie nikt nie przyszedł, no bo czemu mieliby przyjść, jak go nie znają. Aczkolwiek po tym przekręcie bardzo dużo osób się dowiedziało o Jaredzie, no bo pisali o całej sprawie w mediach. Wracając jednak do Karoliny, to w kwietniu tego roku zawitała do Polski. Jej wizyta wiązała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a ona sama powiedziała, że przyjechałam trochę pogwiazdożyć, trochę namieszać w polskim show biznesie i wychwalała swoje drogie stylizacje. Ile kosztowała dziś twoja stylizacja? Wiesz co, tak jak dzisiaj już mówiłam, jest strasznie biednie, ponieważ parę dziesiąt tysięcy złotych. Przeważnie w Miami nie wychodzę z domu, jak mam na sobie mniej niż 50 tysięcy. Pamiętacie, jak mówię o swoich pasjach, o balecie, o skończeniu szkoły muzycznej? No to wydaje się, że te rzeczy już wyparowały z jej życia. Teraz Karolina mówi o sobie następująco. Jaki masz talent, że ludzie cię docenili i zauważyli? Nie mam talentu. No to jak to się udało? No po prostu nie mam talentu, jestem ładna i mam pieniądze. A, okej, i to wystarczy? Tak, zobacz, ile mamy utalentowanych ludzi nawet w Polsce i nikt o nich nie słyszy. Dlaczego? Mają talent, a nie są znani. Po prostu uroda i kasa. Ta wypowiedź z jednej strony szokuje, a z drugiej niesie gorzką prawdę o jakiejś części obecnego społeczeństwa. Zgadzam się z tym, że mamy w Polsce pewnie wiele talentów, o których nigdy nie usłyszymy. Chociaż powiem wam, że ja nie lubię słowa talent, bo według mnie najważniejsza jest wykonana praca. Niemniej jest coś w tym, że w dzisiejszych czasach każdy może być w jakimś tam stopniu znanym. To znaczy, możesz mieć na przykład 100 tysięcy obserwujących na Instagramie, bo masz słodkiego i śmiesznego kotka. Jednocześnie uważam, że nadal są przykłady gwiazd, które się wybiły dzięki swoim zdolnościom czy na przykład charyzmie. Mamy znane nazwiska pokroju Podsiadło czy Szpak, którzy zasłynęli z programów telewizyjnych.
Ze świeższych przykładów mamy ogromny zachwyt nad Janem i wielki skandal na Eurowizji. I chociaż wokalnie mu jeszcze brakuje, no to nie można mu odmówić charyzmy. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że o wielu ludziach zapomnimy, bo jest ogromna konkurencja. Ale tak samo zapomnimy o influencerach, bo po prostu mamy ich od groma. Wracając do wywiadu, to Caroline opowiedziała swojej rodzinie o tym, że nie ma z nią kontaktu, bo oni chcą tylko drogich prezentów. A z resztą rodziny masz kontakt? Reszta rodziny cały czas chce ode mnie drogie prezenty. A matka jej zdanie próbowała odbić jej bogatego faceta. Wiele osób zastanawia się, dlaczego nie masz kontaktu ze swoją mamą. No bo próbowała ukraść mi miliardera. Musiał ją zablokować. No i czego od niego chciała, jak dzwoniła do niego? Jego i pieniędzy. Jak było naprawdę, tego nie wiemy, znamy tylko perspektywę Karoliny. Niemniej ta wypowiedź pokazuje, że ona się po prostu odcina od rodziny, skupiając się na swoim luksusowym życiu i karierze u boku miliardera. No właśnie. Przechodząc do partnera Karoliny, to historia ich poznania jest również kontrowersyjna. Tak w skrócie, to około 60-letni facet zwyzywał ją od grubych, po czym kupił jej prezent i zostali parą. Nie żartuję. Powiedział, że jestem gruba, zobaczył mnie po pokazie mody na backstage'u. Bardzo się tym przejęłam, rozpłakałam. Bum, telefon 3 tygodnie później i związek. Ale przeprosił cię, czy w jakim celu zadzwonił? Kupił mi prezent. Ta historia pokazuje, że rekompensata w postaci drugiego prezentu niweluje toksyczne zachowanie. I dla mnie to przesłanie jest bardzo szkodliwe, zwłaszcza, że Karolina gloryfikuje swojego partnera. Jak skraść kobiece serce? Na początku nie podchodzić do kobiety i nie komplementować jej. O, jesteś piękna, piękna, tylko w amerykański sposób obrazić kobietę. Niemniej, czy dla niej ta historia jest szczęśliwa? Jak widać, tak. Czy ta relacja jest naprawdę szczera i pełna miłości? No, my tego nie wiemy i możemy tylko spekulować. I z pewnością jedna miłość ich połączyła. Ta do pieniędzy. W ogóle spora różnica wieku w związku to jest taki temat, który nas od dawna bulwersuje, ale przykładów mamy pełno. Mamy takie programy jak na przykład Żony Miami albo Hollywood, gdzie kobiety szczycą się związkiem z bogatym facetem. No i one również popularyzują takie podejście, że chcesz mieć szczęśliwe życie? No to znajdź sobie bogatego starego faceta. Zresztą na naszym polskim podwórku też mamy przypadki ciekawych związków, na przykład Agnieszki Grzelak z synem milionera. W związku z pojawieniem się Karoliny w Polsce odświeżono też temat dramy z Dubielem. W skrócie chodziło o to, że on kiedyś mówił, że ona ma kupione obserwacje, ona temu zaprzeczyła, no i nazwała go patologią. Nie chcę być po prostu łączona z tą patologią, jaką jest Marcin. To, co on posiada na swoim koncie, woła o pomstę do nieba i tam dopiero są puste konta. Zdradziła również, że planuje skierować sprawę na drogę sądową. My tą sprawę chcieliśmy przekierować na drogę sądową, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to, co ten zazdrosny pan mówi, jest kompletną nieprawdą. W ogóle z ciekawości sprawdziłam, jak wygląda to u niej na Social Blade'zie. I powiem wam, ja też mam dużo wątpliwości, zwłaszcza, że Karolina bardzo dużo story wrzuca po polsku. A sama mówi o tym, że 15% jej widowni to są Polacy, a reszta jest z zagranicy. No i cóż mogę powiedzieć? Karolina usprawiedliwia te wyniki następująco. Kiedy jestem w telewizji, gdzie w Stanach na przykład program ogląda na żywo 10 milionów ludzi, to jest normalne, że na przykład przybędzie mi 5 tysięcy, 10 tysięcy, zależy. A jeżeli spotkam się z jakimś celebrytą i ktoś mnie wrzuci na story, na przykład najlepszy przyjaciel Kim Kardashian, to też jest normalne, że przybędzie mi paręnaście tysięcy. Ja wciąż mam dużo wątpliwości i jestem ciekawa waszego zdania, także dajcie znać w komentarzu. Zawsze z reguły mówię prawdę. Swoją drogą Karolina również się wypowiedziała o biedniejszych mężczyznach. Jakie masz zdanie o facetach niepracujących, nieradzących sobie i biednych? Powiem szczerze, że to powinno się tępić. Uważam, że facet jest po to, żeby mieć ambicje w życiu. Nawet jeżeli facet zarabia średnią krajową, go for it. Jeżeli facet nie pracuje, to po prostu się obija i nie wiem, czeka aż mamusia da pieniądze. Dla mnie tacy faceci są niemęscy. Jak powinno się to tępić? Dosłownie wziąć za habety, i na budowę. Jeśli chodzi o tę wypowiedź, to oczywiście Karolina ma prawo do własnego zdania. Moim zdaniem ta wypowiedź jest krzywdząca, generalizująca, wrzucająca wszystkich niepracujących mężczyzn do wora leni. A jak wiadomo, przypadki są różne i tak naprawdę nigdy nie wiemy, z czym się boryka druga osoba. Myślę, że dobrym przykładem są ostatnie wydarzenia na świecie, które dla wielu są na pewno bardzo trudnym okresem. Podsumowując ten wywiad, to moim zdaniem Karolina bardzo dobrze wie, co mówi i wie, jakie oburzenie to wywoła. Zresztą sama o sobie mówi, że... Myślę, że też jestem dosyć kontrowersyjną osobą. Co więcej, dla niej nie jest istotne, czy kogoś obrazi, czy komuś będzie przykro, bo ona po prostu się z takimi ludźmi nie zadaje. Jej towarzystwo będzie odpowiadać jej życiu. Mają być to celebryci i ludzie nastawieni na karierę. Ja głównie trzymam
mam z celebrytami, którzy są na przykład żonami NBA players, którzy są w różnych programach telewizyjnych, tak jak Miami Housewives. To też sprawia, że trzymamy pewien poziom. Jak sama twierdzi, nie przejmuje się hejtem od Polaków, a jej jedynym przyjacielem jest tak naprawdę jej partner. I dla niej tak właśnie wyglądają znajomości w Miami. Wiadomo, w Miami to rzadko są prawdziwe przyjaźnie, tylko każdy bierze swojego pieska, torebeczkę, prywatnego fotografa, Rolls Royce'a czy Lambo i idziemy na lunch do na przykład Bal Harbour. I powiem wam, że takie fałszywe życie, gdzie liczą się tylko pieniądze i znajomości, brzmi po prostu smutno. Po głośnych wywiadach z Karoliną pojawiło się dużo artykułów na jej temat oraz dużo osób zabrało głos w jej sprawie. W swoim filmie Revo wspomniał o sponsorowanym artykule w Forbesie. Dlaczego tak znana modelka z Miami musi kupować artykuły o samej sobie? Być może długo wizualizowała sobie taki artykuł w Forbesie, nie siadło, więc trzeba było skorzystać z innych metod. W każdym razie te zarzuty podchwyciło więcej osób, więc Karolina w końcu się o tym wypowiedziała. Stwierdziła, że to oni się do niej odezwali i ona nic nikomu nie zapłaciła. Ciekawą sprawą był również wykupiony przez nią albo przez ludzi od niej billboard na Times Square i sprawa również trochę śmierdzi i do dzisiaj nie została rozwiązana. Tymczasem kolejne osoby zaczęły wypowiadać się o Karolinie i wśród nich była modelka Sandra Kubicka. Skrytykowała wywiady Karoliny i zaapelowała, aby nie słuchać jej szkodliwego przekazu. Karolina stwierdziła, że Kubicka jest po prostu jej wielką fanką, na pewno. Uznała ją za niewiarygodną i porównała liczbę lajków do jej followersów. Niedługo później Karolina zapowiedziała, że znajdzie się na okładce czasopisma i ktoś w komentarzach zauważył, że ej stara, ale ciebie tam nie ma na tej okładce. I ja sobie weszłam na stronkę i rzeczywiście jest tam Beata Drzazga. No i wtedy rozpętało się piekło. Karolina niczym oburzona Klaudeliza zaczęła krzyczeć, że jeżeli tak bardzo was w dupę piecze i szczypie fakt, że jestem osobą zdeterminowaną, staram się odnieść sukces i walczyć o swoje marzenia, to ja kurwa pokażę. No dobra, trochę inaczej powiedziała, ale podobnie. Podobnie. Wy to byście chcieli, żebym ja, kurde, mieszkała całe życie, tak jak dziecko, w Białymstoku, wpieprzała kaszankę i nic nie miała, tak jak wy. Po prostu wy chcecie, żebym miała takie życie jak wy. Otóż nie, kochani, wracam w piątek do Miami i po prostu mam gdzieś wasze hejty. I powinniście być dumni ze swojej rodaczki, że nie wpieprzam kaszanki z wami, tylko że żyję sobie świetnie. Słuchajcie, jestem w Empiku i zaraz rozstrzygnę ten niesamowity spór. To jest na okładce tego magazynu. Ogólnie to ja nigdy takich rzeczy nie czytałam, więc nie wiem, gdzie tego szukać. Może tutaj nie ma takich gazet. Ciekawe, czy tutaj też była ta Caroline. Ogólnie to przejrzałam te wszystkie działy, nic nie ma, ale znalazłam na pocieszenie magazyn Wróżka, z którego dowiecie się, że pan Robert swoje życie zawdzięcza roślinom. Przejdźmy do podsumowania. Karolina chociaż twierdzi, że nie jest eksperymentem społecznym. Tak, to nie jest żaden eksperyment społeczny, moi drodzy. To jej historia jest bardzo ciekawa i ma pełno wątków, których autentyczność budzi wątpliwość. Mnóstwo obserwacji, a jednocześnie kontent dla Polaków, dziwna sprawa z okładkami, a nawet kwestia jej pochodzenia. Jeszcze jakiś czas temu Karolina twierdziła, że ma tytuł szlachecki, co zostało zdementowane u źródła. W każdym razie widać w Karolinie ogromną zmianę. Od szarej myszki grającej w teledysku Kruszwila, marzącej o zostaniu architektem, pasjonatką gry na fortepianie, stała się produktem w internecie. O zupełnie innym wyglądzie niż przed laty, o innej mentalności czy zasobności portfela. I czy nam się to podoba, czy nie, to jest to jej życie i to ona decyduje, jak je prowadzi. Na pewno warto pogratulować sukcesów na wielu wybiegach. Niemniej, kiedy słyszę jej podejście do ludzi... Myślę, że na miejscu niektórych osób też bym nie lubiła osoby, która jest młoda, ładna i ma kasę. Pozdrawiam. To nie wiem, czy jest sens wchodzenia w dyskusję. Z jednej strony celowo prowokuje, wyśmiewa biednych, przechwala się luksusem. Z drugiej strony mówi, że pod koniec dnia pieniądze nie są dla niej ważne. A dla mnie pieniądze na końcu dnia nie mają znaczenia, tylko mój samorozwój i kultura. Chociaż czy aby na pewno, raczej do snu się tanio nie ubierze, bo nie chce wyglądać jak Karol z Podmostu. Ja, jeżeli na przykład leżę w taniej piżamie w łóżku, czuję się źle. Czuję się nie jak Caroline, a tylko dosłownie jak jakiś Karol z Podmostu. Jak dla mnie, część jej wypowiedzi jest bardzo szkodliwych i niosą ze sobą negatywny przekaz. Jeszcze bardziej utrwala przekonania, że w życiu liczy się tylko wygląd i kasa. Że nie trzeba mieć nic więcej do zaoferowania, wystarczy sobie tylko znaleźć miliardera. Takie poglądy mogą jeszcze bardziej zwiększyć efekt FOMO i uzależnić od social mediów. Poza tym mamy kwestie wyglądowe.
Oczywiście niech robi ze swoim ciałem co chce, to jest jej sprawa. Ale jeśli mówi wprost, że liczy się wygląd i kasa, to potem ci ludzie będą chcieli ją naśladować. Z kolei u panów poglądy Karoliny na temat tępienia mężczyzn, którzy nie pracują, no mogą tylko wzmożyć jakieś lęki, czy wpłynąć negatywnie na samoocenę. I no nie jest odkryciem, że życie nie jest czarno-białe i to, że ktoś nie pracuje, to nie znaczy, że trzeba go tępić i nazywać go leniem. Swoją drogą relacje, o których opowiada Karolina, są bardzo powierzchowne. I jeżeli mówimy o związkach, to tutaj mogą się również pojawić obawy, że na przykład ktoś jest z tobą tylko dla pieniędzy, albo że nie masz nic innego do zaoferowania. I to jest cholernie nieprawdziwe. I żeby nie było, hajs jest bardzo ważny. Ale nie życzę nam, żebyśmy byli tak biedni, żeby nam zostały tylko pieniądze. Życzę wam dużo, dużo miłości, żebyśmy się cieszyli różnymi rzeczami, nie tylko pieniędzmi. Ja wam dziękuję za dzisiaj, dajcie znać, co o wszystkim myślicie. Jak zwykle dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Zapraszam was na moje wszystkie social media. Ściskam ciepło, bez odbioru.